Przyłączajcie się do strajku akademickiego. Oznacza, że w obrębie takiej szkoły, a zatem w przestrzeni wydzielonej przez państwo, realizuje się nie praktyczna walka, nie polityczna propaganda, ale jedynie pierwotne poszukiwanie prawdy. Studenci prawa, którzy na starych manuskryptach pisali swoje wersje, czy swoje dodatki, tak zwane glosy, dlatego nazywane glosatorami. Ale to nie był pierwszy uniwersytet w Europie. Pierwszy uniwersytet w Europie powstał w 425 roku. Powstał w Konstantynopolu, czyli dzisiejszym Stambule. Ateny, na przykład Wielka Szkoła Filozoficzna, Beryt, Bejrut, Aleksandria, Szkoła w Antiochii, inne szkoły, które odgrywają pewne znaczenie. No ale tutaj jest cesarz, tu jest dwór. Konstancjusz II w 355 roku, kiedy wygłaszał taką słynną mowę do Senatu Konstantynopolitańskiego, bo Senat Nowego Rzymu miał mieć, tak jak Senat Starego Rzymu, swój Senat, swoje elity, cesarze bardzo o to dbali. Powiedział takie bardzo, bardzo ważne zdanie. Cesarz, władca, filozof jest prawdziwym sędzią wszystkich i opiekunem. I drugi fragment. Pragnąc, by filozofia zajaśniała w całym świecie cywilizowanym, szczególnie życzyłbym sobie, by kwitła w naszym mieście. Mówił wyraźnie o tym. Program Teraz. Stając się etnologią i antropologią, co tak naprawdę odzwierciedla tę piękną, ważną dziedzinę. Bardzo Polsce potrzebną. Bo jestem też dumny z tego, że łódzcy antropologowie brali udział w nadzwyczajnym kongresie etnologów i antropologów polskich rok temu, gdzie mówili publicznie o tym, jak bardzo ważne w świecie tak pełnym stereotypów, tak karmiącym się stereotypami dbać o to, bo opierając się na tej wiedzy o obcym, o inności, o imigracjach, o wszystkim tym, co tak naprawdę dla etnologa czy antropologa jest codziennością jego obserwacji uczestniczącej, jego metod badawczych, problemów, którymi zajmuje się on i zresztą socjolog także. Żeby móc ludziom tłumaczyć, jak bardzo złe jest wszystko to, co przeciwstawia nas innym, tylko dlatego, że ktoś ma inny kolor skóry, inny sposób myślenia, wyraża się inaczej, wierzy w coś innego, jest innej orientacji, cokolwiek. I bardzo się cieszę, że łódzkich etnologów głos i wyrazista opinia była tam słyszalna. Ale ja jestem też zdania, że musimy uniwersytetu jako relacji mistrzowsko-uczniowskiej chronić. Dlatego, że uniwersytet ma być tym, co pisaliśmy sobie z panem profesorem Kuciennikiem na Facebooku. Ma być wszechogromnym bogactwem. Tymczasem wszyscy ci, którzy od dekady lub więcej majstrują przy uniwersytecie, zdają się zawsze o tym zapominać. Politycy, mając często bardzo uproszczoną wizję świata i rzeczywistości, zapominają, że w uniwersytecie muszą się zmieścić i rzeczy bardzo popularne i bardzo rzadkie. Przyznam, że chociaż sam nie jestem hetytologiem, choć wykładam przede wszystkim historię starożytną i historię bizantyńską, to nie mogę niekulturalnie powiedzieć, jakie emocje mną władały, kiedy słyszałem, że hetytologia w Warszawie to jest jakiś wymysł głupoty. Tymczasem jesteśmy jednym z 10 krajów w Europie, w którym prowadzi się badania nad hetytami. A po co nam hetyci? Ano choćby po to, że to jest najstarszy zapisany, odcyfrowany zresztą przez Czecha, Bedřicha Hroznego, Chuna, zapisany język indoeuropejski, który jest nam potrzebny po to, żebyśmy mogli zrozumieć nas samych. Skąd pochodzimy? Poza tym to jest fascynująca cywilizacja istniejąca na obszarze dzisiejszej Turcji. Więc jeśli mamy tę hetytologię, to miejmy ją nadal. Tylko niech też politycy nie wymagają, że żeby istniał kierunek, musimy przyjmować 20 studentów hetytologii. Dlaczego jest tak, że nawet w tym zgrzebnym czasie PRL-u, którego ja w żaden sposób nie jestem apologetą, a pod wieloma względami krytykiem,
mogła istnieć w Łodzi filologia klasyczna z bardzo dobrym nauczaniem greki i łaciny dla 5 studentów na rok. Po cóż było więcej? Tylu wystarczyło. Albo obsyłali później szkoły, albo zostawali na uczelni, albo pracowali w redakcjach czasopism, czy redagowali książki, znajdowali sobie pracę humanistyczną. Uniwersytet musi uwzględnić i takie bogactwo i musi znaleźć miejsce dla najnowszych metod i najnowszych tworzących się dopiero nauk ścisłych. I musi obejmować te wszystkie, które rzeczywiście prowadzą do wiązki potrzebnych społeczeństwu zawodów, takie, które mamy na Wydziale Zarządzania. Czy choćby część kierunków tutaj na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym prowadzących do błyskotliwych karier i zasobnych portfeli. Ale musi też pamiętać o tym, że na przykład filologia to nie jest państwowy darmowy kurs językowy, tylko to jest szeroki kanał do kontaktu Polski ze światem. Bo jeśli nie filologowie, literaturoznawcy, tłumacze z innych języków, to same wydawnictwa i sami fascynaci, już nie żyjemy w XIX wieku, gdzie przede wszystkim spoczywało to na barkach fascynatów, nie podźwigną tego, byśmy przekładali na polski myśl filozoficzną, literaturę piękną, naukową i popularną, literatury greckiej, włoskiej, niemieckiej, francuskiej, nawet tych cudzysłów powiedzmy najważniejszych, choć dla mnie literatura łotewska czy piękna literatura norweska nie jest wcale mniej istotna niż francuska czy niemiecka. Nie generalizuję w ten sposób. Są nam filologie potrzebne po to tak, żebyśmy rozkuwali eurocentryzm i uczyli się świata tak szerokiego i tak wielkiego, jak on jest. Potrzebujemy nauki o wychowaniu. Teraz, kiedy nauczycieli potrzebnych jest trochę mniej, trzeba to zrozumieć i móc trzymać pedagogiczne kierunki z mniejszymi liczbami studentów. Bardzo potrzebujemy psychologii, to chyba wszyscy wiemy. I to nie mówię tylko o psychoterapeutach, ale mówię w ogóle o psychologii jako sposobie zrozumienia nas samych. Potrzebujemy wydziałów matematycznych, chemicznych, informatyki stosowanych. Żaden z 12 wydziałów mojego uniwersytetu nie wydaje mi się niepotrzebny. A niestety politykom często wydaje się, że potrzebujemy tylko tego, co przygotuje pracownika. Otóż taki uniwersytet, jaki marzy się mnie, to jest uniwersytet, który oczywiście przygotowuje ludzi oswojonych ze światem, potrafiących sobie poradzić ze światem, nawiązać z nim dialog, serdecznie do niego usposobionych, niewystraszonych czy gniewnie do świata usposobionych, ale pogodzonych z nim i potrafiących z bogactwa świata wybierać sobie to, co jest im najbardziej potrzebne. Znajdować sobie bezpieczną niszę. To pole bezpieczeństwa wokół siebie, z którego będą wychodzić, które będą dalej rozkuwać. Potrzebujemy uniwersytetu humboldtowskiego, przetworzonego na XXI wiek, z relacją mistrz-uczeń, z krytycznymi dyskusjami po to, żebyśmy mogli rozwijać nasze poglądy, rozwijać nasz dyskurs intelektualny. Jestem także przekonany, że uczelnia moich marzeń to jest uczelnia elitarna i ja wiem, że tu podpadam części strajkujących. W Warszawie na pewno bym im podpadł. Ale ja rozumiem elitaryzm inaczej. Ja jestem zwolennikiem demokratycznego elitaryzmu. Jeżeli ktoś w Polsce, a ja protestuję przeciwko wielu rzeczom, nie wstydzę się tego pracy, protestuję na ulicy, zdejmuję tylko znaczek uniwersytetu. Jeżeli ktoś kiedyś będzie w Polsce chciał prowadzić płatne studia, to będę pierwszy, który będzie stał na ulicy przeciwko temu. Włączajcie się do strajku akademickiego!